Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Bardzo lubię takie aceranki, który dzisiaj się pojawi, ponieważ one zawsze prowadzą do fermentu, zdrowego fermentu. Na czym polega zdrowy ferment? Ano na tym, że coś, co jest bez wartości, po pewnym procesie chemiczno-organicznym staje się wartościowe. W duchu też tak się dzieje. Bezmyślne w tej chwili idee feministyczne, poniżanie i samoponiżanie się, dodajmy, mężczyzn, prowadzą do totalnego bałaganu duchowego, przede wszystkim duchowego, ale także dydaktycznego, można powiedzieć, że i teologicznego, w całym świecie. A Biblia mówi wprost, pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od 12 do 14. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Czy się komuś podoba, czy nie, to jest Słowo Boże. Oczywiście dla nawiedzonych feministek, także chrześcijańskich, taki fragment Słowa Bożego prowadzi do zgrzytania zębów i takich wygibasów intelektualno-teologicznych, że wychodzi z tego kompletna sieczka, także umysłowa, już nie mówiąc duchowej. Biblia mówi tak, kobietom zabraniam didache. Słowo didache można przetłumaczyć w miarę dosłownie jako wykład doktryny. Wykład doktryny. A więc apostoł Paweł powiada, zabraniam kobiecie wykładać doktryny. Co oznacza słowo doktryna? Doktryna to, można powiedzieć, nieprzekraczalna granica, w jakiej Kościół może się poruszać. Te doktryny muszą być strzeżone. Nie wolno tych doktryn przekraczać. W żadnym wypadku. Dlatego te doktryny muszą wykładać tylko mężczyźni i strzec tych doktryn muszą przede wszystkim mężczyźni. Dlaczego? Z natury rzeczy kobieta jest delikatna, jest mądra, jest dobra, jest, można powiedzieć, takim dobrym duchem rodziny, dobrym duchem Kościoła. Żeby mnie dobrze zrozumieć, nie chodzi mi o jakiegoś tam ducha, żeby ktoś mi tutaj bzdur nie wypisywał. Kobieta łagodzi zwykle relacje między ludźmi. W rodzinach no to jest, można powiedzieć, szczególne jej posłannictwo, w małżeństwie również. Natomiast ta umiejętność w przypadku ochrony doktryn staje się przypadłością, ponieważ kobieta zawsze będzie tak funkcjonowała, żeby było dobrze. A więc pójdzie na kompromisy. Żeby było dobrze, pójdzie na dogadanie się. Żeby było dobrze, każdemu przyzna rację. Żeby było dobrze, wszystkich ze wszystkimi będzie chciała pogodzić. No taka ekumeniczna istota w istocie rzeczy. I tutaj leży prawdziwy problem. Mało tego, jeżeli ktoś wykłada doktrynę, czyli co jest doktryną? Na przykład, doktryną jest to, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To jest doktryna, nie wolno jej przekraczać. Czyli nie ma czegoś takiego jak, tak, Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem, no ale cóż tam szkodzi, że ktoś przez Marię albo przez jakiegoś świętego będzie się modlił do Boga. Zostawmy mu to, no przecież nic złego się nie dzieje. Patrzmy na to, co nas łączy, a nie dzieli. W tym przypadku nic nas nie łączy, ponieważ jeżeli nie modlisz się przez Jezusa, to nie modlisz się do Boga. Modlisz się do jakiegoś wyobrażenia, bóstwa, ale nie do Boga. Ale kobieta to, mówiąc kolokwialnie, klepnie, byleby była zgoda. Nie, nie ma na to zgody, dlatego doktryna musi być wykładana przez mężczyzn i strzeżona przez mężczyzn. Drugi ważny aspekt powodu, dla którego kobieta nie powinna wykładać doktryny, jest następujący. Doktryn nienawidzi diabeł. Dlatego, że jeśli diabłu uda się rozwalić doktryny, to wprowadzi w Kościele takie zamieszanie, że można wierzyć we wszystko. Na przykład można wierzyć w czyściec, na przykład można wierzyć w to, że święty Antoni ci pomoże znaleźć zagubione klucze. We wszystko można wierzyć. Dosłownie we wszystko.
Można też wierzyć, że jesteś jak Bóg. Mało tego, ty możesz tu na ziemi, jak mówią niektórzy, rozkazywać Bogu. Ponieważ doktryna nie funkcjonuje, to wszystko jest możliwe. Ponieważ diabeł nienawidzi doktryn, to nienawidzi też tych, którzy strzegą doktryn. Czyli nienawidzi mężczyzn. Prawdziwych mężczyzn. Nie zaatakuje wprost mężczyzny, ponieważ nie ma z nim żadnej szansy. Tak, diabeł jest mocniejszy, ale po stronie mężczyzny stoi autorytet Jezusa, więc diabeł nie ma żadnej szansy z mężczyzną. Co zrobić? Jedyna możliwość – oszukać go. W jaki sposób go oszukać? No przecież nam można go oszukać raz, drugi, ale już trzeci czy czwarty raz nie przejdzie ten numer. No to jest taki sposób, który diabeł sobie wymyślił, bo to jest demoniczne, i sprawił, że mężczyźni nie chcą być mężczyznami. Po prostu. Nie chcą być mężczyznami. I taki mężczyzna, jak się to mówi popularnie, skobieciały czy zbabiały, to są takie kalesony, które na wietrze łopotają, które nie mają nic do powiedzenia w starciu z kobietą, a co dopiero w starciu z diabłem. Ja pamiętam przed paru laty tak zwane strajki kobiet, jak te niby kobiety, bo to nie były żadne kobiety, tylko babsztyle, jak ohydnie przeklinając na całe gardło wrzeszczały na ulicach straszne rzeczy. I nikt nic z tym nie robił. Przede wszystkim mężczyźni z tym nic nie robili. A przecież przekleństwa w miejscu publicznym są karalne. Należało te baby wziąć natychmiast pod rękę, wrzucić do tak zwanej suki, czyli radiowozu, zawieźć na odpowiedni posterunek, postawić zarzuty i ukarać mandatami. Mandatami za przeklinanie w miejscu publicznym. Bardzo szybko by się skończyło, bo kobiety, uwaga, jeżeli mężczyzna objawi swój autorytet, zaczynają się wycofywać ze swojej feministycznej postawy. Feminizm kończy się wtedy, kiedy kobieta feministka spotyka prawdziwego mężczyznę. Nie muszę tego udowadniać, ponieważ to jest fakt, który jest sprawdzony za każdym razem. Kiedy feministka spotyka prawdziwego mężczyznę, przypomina sobie, że jest kobietą. Ciekawe, prawda? Ale mnie to nie dziwi, ponieważ Biblia tak to już wszystko ustawiła. To jest Boża wola, żeby kobieta była poddana mężczyźnie. Tylko mężczyzna musi być mężczyzną. Oj, ile ja rozmawiałem z kobietami, które twierdziły, że one się poddadzą mężczyźnie, jak mężczyzna będzie mężczyzną. Miały poniekąd rację. Natomiast nie chciały przyjąć do wiadomości, że postępując w ten sposób, są w buncie przeciwko Bogu. Bo Bóg nie powiedział, że mają się poddać mężczyźnie tylko wtedy, kiedy będzie zachowywał się poważnie. Ale mają być poddane mężczyźnie. Mało tego, taka kobieta, jeżeli ma słabego mężczyznę u boku, dominując nad nim, sama sobie grób kopie, ponieważ ten mężczyzna, jeżeli nie jest mężczyzną, no to bardzo wygodną przyjmie pozycję, zrzuci na kobietę całą odpowiedzialność, a ona będzie całe życie chodziła wściekła, że musi za niego to czy tamto, ale sama do tego doprowadziła. Moi drodzy, sprawa jest jasna i prosta. Nie ma co dyskutować. Ale czy w takim razie kobiecie w ogóle nie wolno stawać za kazalnicą? Nie, tego Biblia w ogóle nie uczy. Ja znam takich nawiedzonych braci. Nie wiem, skąd tacy ludzie się w ogóle biorą. No ale biorą się czasami. Niektórzy mi piszą: o, pastorze, u was w kościele kobiety w męskich ubraniach występują. To jest obrzydliwość wobec Boga. Czyżby? Zapomniał ten pan, bo to nie brat, zapomniał ten pan o prostej rzeczy, że w czasach, kiedy Paweł pisał do Tymoteusza, kobiety nosiły spodnie, a mężczyźni sukienki. Dokładnie tak. Dzisiaj na Bliskim Wschodzie możecie to zobaczyć. Jedźcie do Egiptu, jedźcie do któregoś kraju arabskiego, a nawet w Izraelu można to zobaczyć. Kobiety chodzą w spodniach, mężczyźni w sukienkach. No więc kto w jakim stroju występuje, to by trzeba było jeszcze ustalić. Kto w męskim, kto w kobiecym. Albo pastorze, u was kobiety nauczają. Nie, u nas kobiety nigdy nie nauczały. Kiedyś próbowały, wiele lat temu, ale skończyło się jak się skończyło, pożegnaliśmy się. Kobiety w naszym zborze nie nauczają.
nie mają prawa nauczać, w związku z czym nie nauczają. Tak, dzielą się słowem, tym, co przeczytały w Słowie Bożym, dzielą się swoimi świadectwami, przemyśleniami ze swojego życia z Bogiem, a co im nie wolno? Chcecie im zabronić? Co chcecie im? Te maski śmiertelne nałożyć na twarz, jak w czasie słynnej choroby? Przecież mają takie samo prawo, aby o Chrystusie, o swoim życiu z Chrystusem opowiadać. Już nie wspomnę o tym, że mają prawo nauczać. Tak, nauczać inne kobiety. Także bądźmy troszeczkę rozumni, jeżeli stawiamy jakieś zarzuty i starajmy się, żeby te zarzuty miały biblijne uzasadnienie, a nie nasze tradycyjne, tradycjonalistyczne, czy jak tam je ktoś nazwie. Adam był stworzony jako pierwszy. I kobieta wszystkiego nauczyła się od Adama. I tutaj pokazuje się prawdziwa wartość mężczyzny. To mężczyzna ma wszystkiego uczyć swoją kobietę. To od niego ona ma się nauczyć tak naprawdę życia. Tak, kobieta ma swoje obszary odpowiedzialności i niewiele tam nawet facet jest w stanie na ten temat powiedzieć. Ale to, co dotyczy podstaw życia, zasad, to jest sprawa mężczyzny. Tutaj kobieta ma obowiązek się podporządkować mężczyźnie, a mężczyzna ma obowiązek otoczyć kobietę swoją opieką i być dla niej wsparciem, a jak trzeba oddać za nią życie. Także panie feministki, wasz feminizm się skończy, jak spotkacie prawdziwego mężczyznę. Wtedy do mnie napiszcie, że właśnie przestałyście być feministkami. Czego wam życzę z całego serca. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.